Dzisiaj przygotujemy kolejną grę przy pomocy środowiska Greenfoot. Będzie to gra, której akcja dzieje się w kosmosie. Będziemy latać statkiem po kosmosie, zbierać różne potwory, no i uważać na grożące naszym życiu elementy. Zacząłem od stworzenia nowego scenariusza Java. No, tego nie było na filmie, ale szybciutko pokażę. New Java Scenario, nie mylić New Stride Scenario, także New Java Scenario, wybrać miejsce, gdzie należy zapisać scenariusz, nazwę i zapisujemy. I powstał mi nowy scenariusz. W tym scenariuszu mam pusty świat, My World. Nie ma na nim żadnych aktorów, a świat jest tłem po prostu w białym kolorze. Zacznę od ustawienia tła w postaci gwiazd, w postaci kosmosu. Nasz statek kosmiczny będzie poruszał się właśnie po tym świecie. Czyli prawy klawisz myszki, Set Image i tutaj wybieram z sekcji tła, Backgrounds, no, jest tutaj Space i Space One. W Space jest więcej gwiazd jasno świecących, w Space One jest mniej gwiazdeczek świecących. Ja wybiorę Space One jako taki bardziej stonowany, spokojny. Ten świat jest bardzo malutki. Na moim ekranie zmieści się dużo więcej. Jego rozdzielczość jest stosunkowo niska. Mogę to bardzo szybciutko zmienić. Wchodząc w My World, dwa razy klikam i otwiera się kod źródłowy tej klasy. Tak, klasa My World, klasa świat. Ma tutaj konstruktor. I ten świat jest 600x400. 800x600 spokojnie mi się tutaj zmieści. Czyli zapisuję taki świat, chwila czekania. No, mam już większy świat. Zmieściłby mi się większy, ale powiedzmy, że ten na te potrzeby wystarczy. Gdyby ktoś miał niższą rozdzielczość, no to może mu się większy świat nie zmieścić razem z kontrolkami, razem z tym wszystkim. W tym momencie teraz muszę utworzyć aktorów, którzy będą brali udział na tym świecie. Na pewno takim aktorem będzie statek kosmiczny, nasz bohater, którym będziemy sterować. Czyli robimy nowa podklasa i na przykład rakieta. Przypominam o tym, że duże R z przodu nie jest obowiązkowe, ale jest dobrą zasadą. W ten sposób należy projektować nazwy klas, żeby zaczynały się od dużej litery. Także wybieram rakieta i w transporcie na samym dole znajduje się obrazeczek rakiety. OK. Powstała rakieta, a dokładniej klasa ją reprezentująca. W tej chwili jeszcze nie ma obiektu rakieta. Muszę zrobić new rakieta, umieścić go gdzieś na moim ekranie i wtedy on się tutaj znajdzie jako reprezentant tej klasy. Klasa oznacza, że może być wielu reprezentantów tej klasy, prawda? Klasa człowiek oznacza, że jest wiele ludzi na świecie. Mogę dodać tą samą metodą tych rakiet więcej. Nam będzie akurat rakieta potrzebna jedna. No, dlatego pozostawię jedną. Inną wadą tego dodawania jest to, że w momencie, kiedy nacisnę reset, kiedy gra zaczyna się od nowa, rakieta mi znika. Dlatego pierwszą czynnością, którą wykonam, będzie dodanie rakiety, no, gdzieś na ekranie w wybranym przeze mnie miejscu. Żeby to dodać, muszę wejść do My World i tu jest, jak wspomniałem, konstruktor tego świata, czyli funkcja, która nazywa się dokładnie tak samo jak ten świat. Świat nazywa się My World i konstruktor nazywa się My World. To jest coś, co jest wykonywane raz przy tworzeniu świata, czyli przy każdej opcji reset, przy każdym uruchomieniu gry wywoływany jest jeden raz ten konstruktor. Tutaj więc wpiszę dodawanie właśnie jeszcze tego obiektu rakiety. Czyli add object i teraz co ma dodać do tego świata? New rakieta i teraz w których miejscach ma je dodać? Chciałbym, żeby to było w połowie ekranu na samym środeczku. No, wiem, że mój świat jest 800x600, czyli środeczek jest 400x300. Mogę tu wpisać w związku z tym 400x300. Nie jest to do końca ładne, ponieważ zmiana rozmiaru świata
nie wpłynie na te wartości, jeżeli zdecyduje pewnego dnia, że mój świat ma być 1024x768, tak zapisane współrzędne dalej będą wskazywały na 400x300. Natomiast no, można to zrobić lepiej, tylko że troszeczkę trudniej. Jak? Otóż utworzę sobie dwie zmienne, int x oraz int y, i teraz do tych zmiennych przypiszę szerokość i wysokość świata. I mam teraz x i y mojego świata. Co więc... O, coś tu, jakaś literówka. OK. Mam wysokość i szerokość świata pobraną. I teraz, jeżeli ma być w połowie, no to x podzielić przez 2, no i y podzielić przez 2. No, ktoś uważny może zapytać, dlaczego tak, jeżeli układ współrzędny 0, 0 jest w środku? No właśnie, nie jest w środku. W przypadku Greenfoota układ współrzędnych zaczyna się w lewym górnym rogu. Tu jest punkt 0, 0, nie mamy ujemnych wartości. W innych językach programowania czy w innych środowiskach może być inaczej. W Scratchu punkt 0, 0 jest umieszczony w środku, tak jak na układzie współrzędnych na matematyce. Natomiast jest to, utrudnia to programowanie tak naprawdę. W związku z tym w Greenfoocie przyjęto założenie, że x, y jest w tym miejscu, w lewym górnym rogu. W związku z tym całe moje 800, to jest od 0 do 800 w osi poziomej oraz od 0 do 600 w osi pionowej. No i jak widać, rakieta umieściła się dokładnie na środku tego ekranu i niezależnie od tego, ile razy naciskam reset, ona tam jest. Powiem więcej, jeżeli przesunę ją w inne miejsce, po naciśnięciu reset wraca do początku, wraca do środka naszego ekranu. Teraz chciałbym, żeby moja rakieta się poruszała. No więc wewnątrz klasy rakieta znajdę tutaj funkcję act. Funkcja act, w przeciwieństwie do konstruktora klasy, to taka specjalna funkcja Greenfoota, którą Greenfoot za nas sam wywołuje w kółko, w kółko, w kółko, wtedy kiedy gra trwa. W związku z tym w tej funkcji mogę dać jakieś polecenie, które spowoduje przesunięcie rakiety na przykład o 10 pikseli na ekranie. Move, czyli przesuń, o 10 pikseli. No i zobaczę, jak to będzie działało. Na razie nic się nie dzieje, dlatego że nie nacisnąłem run na dole ekranu. Zanim nacisnę run, spróbuję nacisnąć act, czyli jedno wykonanie procedury act. O, rakieta się przesunęła. Drugie naciśnięcie, znowu się przesunęła. Trzecie naciśnięcie, znowu się przesunęła. I właśnie to będzie się działo wtedy, kiedy nacisnę run. Rakieta leci, bo to akt jest wywoływany w kółko, w kółko, w kółko, w kółko, nie muszę go klikać. No, oczywiście rakieta dopłynęła do brzegu i teraz pytanie, no jak ma się nasza rakieta zachowywać? No, prawdopodobnie chciałbym w tej grze, żeby ona nie odbijała się od ścian, tylko żeby znajdowała się w tej chwili w drugiej stronie ekranu. Czyli muszę zaprogramować przenoszenie rakiety przez krawędzie po drugiej stronie, czyli jeżeli będzie z boku jednego, ma się przenieść na drugi, jeżeli będzie z boku tego na pierwszy i tak samo góra-dół, no bo za chwilę będę tą rakietą sterował. Czyli wracam do mojej procedury act i po przesunięciu sprawdzam, czy rakieta jest na krawędzi. Czyli if is at edge, czyli jeżeli jestem na krawędzi, to co mam zrobić? No, muszę rozpoznać, która to jest krawędź. Czyli tu będę miał kilka przypadków. A skoro kilka przypadków, to zrobię sobie nawias klamrowy i przypadek pierwszy. Jaki to może być przypadek? Że jeżeli moje x doszło do maksimum x, wtedy chcę się przenieść na sam początek. Czyli jeżeli i teraz x rakiety. Jak pobrać x rakiety? Get x. Tak? Jeżeli moje pobrane x jest większe lub równe x-owi świata. No i tu zaczyna się kłopot, jak pobrać x świata. Potrzebuję funkcję, która zwróci mi szerokość świata
Natomiast ta funkcja jest, tylko że ona jest wewnątrz klasy świat. Muszę jakoś się do tego świata odwołać, czyli get world i teraz pobieram dla rakiety, jestem wewnątrz mózgu rakiety. Czy rakieta pobiera świat, na którym jest? No bo rakieta może się znajdować na różnych światach. Jeżeli gra będzie odpowiednio rozbudowana, tych światów może być więcej. Każdy z nich to może oznaczać na przykład inne miejsce. Ta rakieta może być w kosmosie, ta rakieta może być w bazie kosmicznej, ta rakieta może być na przykład w garażu naprawczym i każdy z tych miejsc będzie osobnym światem. No akurat ta moja gra jest na tyle prymitywna, że ma tylko jeden świat, ale muszę z punktu widzenia programistycznego pobrać, co to za świat. Czyli to, ta funkcja getWorld pobiera mi świat i ten pobrany świat ma metodę, którą już znamy. No więc jeżeli moje pobrane x z rakiety jest większe lub równe szerokości świata, no to w tym momencie co muszę? Muszę przenieść set location, przenieść rakietę w inne miejsce. Jakie? W takim, którym x będzie zerem. No bo jak mówiłem, z tej strony zaczyna się 0. A jaki będzie y? Taki, jaki rakieta miała. Czyli get y, pobieram y tej rakiety. No i w ten sposób przeniosłem rakietę do miejsca pobranego y na wysokości, ale do zera z brzegu. Spróbuję, czy to zadziała. No, jest jakiś błąd. Moment. Tak, oczywiście średnik tu na końcu zapomniałem. Kompiluj. No, nie ma błędów. Run. Tak, rakieta mi utknęła, czyli mam jakiś błąd koncepcyjny. Prawdopodobnie rakieta w momencie, kiedy dolatuje do brzegu, no nie osiąga maksymalnej wartości tej krawędzi, dlatego że od zera do 1 mniej jest liczona szerokość. Czyli szerokość jest 800, to w punktach będzie to od 0 do 799. No i w ten sposób nigdy nie osiągamy maksymalnej szerokości. No a tutaj kazałem w kodzie źródłowym, żeby w momencie, kiedy rakieta osiąga szerokość świata, kiedy jej x osiąga szerokość świata, żeby przeniosło się na początek. Czyli muszę tu wprowadzić minus 1, żeby tę szerokość świata zmniejszyć o 1 z 800 na 799 w naszym przypadku, żeby no, było to osiągalne. 800 już jest nieosiągalne, 800 już jest poza światem. No i tak zapisany wzór. Ta-dam. Rakieta sobie pięknie przelatuje. No, gdybym tą rakietę miał obróconą, to samo musiałbym zrobić w pionie. Ale żeby to pokazać, to dorobię na razie obracanie. Kiedy rakieta będzie się obracała? Wtedy, kiedy kliknę klawisz w prawo na klawiaturze, to ma się obrócić troszeczkę w prawo dziobem. Jeżeli klawisz w lewo, to ma się obrócić troszeczkę w lewo. Za chwilę zastanowię się, ile to będzie troszeczkę. Ustalę to eksperymentalnie. Natomiast muszę wprowadzić obsługę tych dwóch klawiszy. Czyli wewnątrz mojej rakiety, wewnątrz procedury ACT, będę chciał dorobić sprawdzanie klawiatury. Czyli zanim przesunę wszystko, będę chciał zrobić coś takiego. If green foot is key down. Tak. No i teraz chcemy right. Zadaję pytanie green footowi, czyli środowisku, w którym ta rakieta lata. Nie światowi, nie rakiecie, czyli go samemu Greenfootowi, bo tylko on jest w stanie sprawdzić no i przekazać dalej informację o tym, jaki klawisz został naciśnięty. Więc mówię, Greenfoocie, kropka, mówi, odwołuje się do Greenfoota. Greenfoocie, is key down, czyli jest klawisz naciśnięty, jest klawisz w dole. I jaki klawisz? No w nawiasie podaję nazwę tego klawisza, czyli po angielsku right, klawisz w prawo. Proszę zwrócić uwagę na nazewnictwo. Greenfoot jest klasą, nadrzędną klasą, która znajduje się tutaj w tym środowisku. W związku z tym jego nazwa zaczyna się dużą literą, dużym G. Gdyż w Javie zasadą jest to, że klasy mają duże litery z przodu. Natomiast is key down jest już metodą tego świata.
metodą tej klasy, metodą tego Greenfoota. Czyli jest tutaj tak zwany camel case, wielbłądzi wygląd, gdzie każdy wyraz zaczyna się dużą literą, tworząc te garby wielbłąda, ale pierwszy nie. Żeby podkreślić, jeżeli coś się zaczyna małą literą, to znaczy, że jest to zmienna albo metoda, a nie klasa. I tego należy się trzymać w swoim programowaniu, no, żeby inni programiści potem na podstawie tego mogli rozpoznawać, co jest co. Wcześniej stosowałem metodę is at edge, czyli czy jest na krawędzi. Nie było z przodu podanej klasy, do której się zwracam, bo zwracałem się do klasy rakieta, a dokładniej mówiąc do tego obiektu będącego przedstawicielem tej rakiety. W niektórych językach programowania musiałbym tutaj napisać this.isatEdge. W Greenfoocie to też zadziała, ale jest to zbędne w Javie, ponieważ jeżeli nie ma z przodu nazwy klasy, nazwy obiektu, to automatycznie przyjmowany jest obiekt, którym to jest. Także tu z przodu może być albo obiekt, konkretny reprezentant klasy, albo klasa, tak jak w przypadku Greenfoota. No oczywiście to jest kwestia bardziej złożona, ale na etapie tym, na tym poprzestaniemy. Czyli żeby zwracać się do siebie samego, do obiektu, w którym jestem, no, mogę zwracać się poprzez operator, poprzez, no nie wiem jak to nazwać, poprzez obiekt this, o. I wszędzie tutaj, gdzie nie ma początku, mógłbym pisać this.getX, this.getWord i tak dalej, i tak dalej. This.location, ale mogę to wszystko pominąć. Natomiast tu nie mogę pominąć tej klasy, ponieważ jest to klasa, no nie obiekt, ale klasa Greenfoot i ona ma swoją metodę isKeyDown, zapisywaną w wielbłądzim stylu z garbami. No więc jeżeli klawisz został naciśnięty w prawo, to co chciałbym coś zrobić z rakietą. Zrobię tutaj nawiasy w związku z tym klamrowe i obrócę rakietę, czyli turn, w prawo, czyli o ileś stopni na plusie. Tak? Na przykład o 10 stopni. Spróbuję, czy to działa, czy obracanie w prawo działa. Kompiluj, nie ma błędów. Te moje disy tutaj mogę albo zostawić, albo wyrzucić, już żeby nie robić takiego zamieszania, że raz są, a raz ich nie ma, to je tutaj wyrzucę, ale pamiętajcie o tym, że one tam są, że Java je za nas dodaje, że tu chodzi o ten obiekt, którym jestem, czyli o tą rakietę w tym momencie. No i dobrze, spróbujemy. Rakieta sobie lata, klikam klawisz w prawo, skręciła w prawo. No, zachowuje się dziwnie, dlatego że nie obsłużyłem jeszcze przechodzenia przez górną i dolną krawędź. No, w związku z tym utknęła, no, utknęła nam. Tak samo nie zrobiłem przechodzenia przez krawędź lewą z powrotem. Za chwilę, jak zrobię sterowanie rakietą i będę mógł wypróbować, jak ona przelatuje, wtedy dorobię te przejścia. Na razie rakieta sobie ładnie skręca i przechodzi tylko przez jedną z krawędzi, czyli przez krawędź prawą. Skręcanie w drugą stronę dokładnie analogicznie. Jeżeli naciśnięto klawisz left, no to w tym momencie skręć. To skręć o minus 10 stopni. No i rakieta lata prosto, klikam strzałkę w lewo. Skręca w lewo, w prawo. No, mogę już moją rakietą sterować, kręcąc jej przód, tył, prawo, lewo, góra, dół. No to teraz musiałbym zrobić te nieszczęsne przejścia, których mi brakuje. Czyli wracam do obsługi rakiety, wracam do miejsca, gdzie wykrywam, że jest na krawędzi i na razie mam przypadek, mogę sobie to komentarzem ładnie opisać. Przypadek prawej krawędzi. No i potrzebuję jeszcze oczywiście analogicznie. OK, no więc co? Będą to bardzo podobne przypadki, więc no prawa, lewa kopiujemy. No i zastanowię się teraz, co należy tutaj zmienić. No, pierwszy przypadek jasny. No to teraz przypadek lewej krawędzi jest wtedy, kiedy moje x jest mniejsze lub równe 0.
bo jestem z lewej krawędzi, czyli jestem na zerze z x. Jeżeli jest równe 0, no to y zostanie bez zmian, ale ja się mam przenieść na prawą krawędź świata, czyli na wartość 799. No to już wiemy z poprzedniej linijki, gdzie sprawdzaliśmy, czy jest na tym miejscu, że to miejsce znajdujemy w ten sposób, że jest to szerokość świata minus 1, żeby znalazł się po drugiej stronie krawędzi. No to teraz górna krawędź. No górna krawędź to znaczy, że muszę mieć moje już tym razem nie x, także tu będą większe zmiany, tylko moje y ma być mniejsze lub równe 0, to znaczy, że jestem na górnej krawędzi i wtedy co? Wtedy x-a nie psuję, czyli tu robię get x, pobierz z rakiety to x, w którym była, czy była tu, czy była tu, czy była tu, jak leci w górę, ma się znaleźć na dole w tym samym miejscu x-owym, tutaj to tutaj, tutaj to tutaj. No więc pobrałem teraz te moje x, natomiast y muszę tutaj wstawić z wysokości świata, bo musi się znaleźć na dole. No, wysokość ciach. Oczywiście wysokość minus 1, gdyż wysokość w naszym przypadku 600 oznacza, że jest od 0 do 599, czyli ma się znaleźć no, na wartości o 1 mniejszej niż wysokość świata. No i przypadek dolnej krawędzi, no to korzystam z tej wysokości świata tutaj już poznanej. Wrzucam sprawdzenie, czyli jeżeli moje y, zostało mi tutaj ciągle x, a ja to muszę poprawić na y, jeżeli moje y jest większe lub równe tej wysokości świata, no to co? X-a znowu nie psujemy, czyli get x, natomiast y ustawiamy na 0. No i w ten sposób, jeżeli gdzieś tu nie popełniłem jakiegoś błędu, rakieta już będzie mi run. No, wyjątkowo coś zepsułem, bo już teraz nie lata jak należy. Za to tu przelatuje, tak? No to przepatrzę jeszcze raz te przypadki. Gdzieś tu musiałem zrobić błąd. Polega on na tym, że moje sprawdzanie odbywa się w kolejnych niezależnych ifach i teraz proszę zwrócić uwagę, w momencie, kiedy ja go tutaj przeniosłem na sam dół, to w następnej linijce sprawdzam, czy on jest na samym dole, no a przecież jest na samym dole, więc przenieś go na samą górę. Czyli w tym momencie cała robota polegająca na tym, że przenoszę go na dół, jest niweczona następną linijką, która w tym momencie wykrywa, że jest na dole, no i przenosi go z powrotem na górę. No i to samo prawo-lewo, jeżeli dojdę do jednego miejsca, on mi przeniesie go z powrotem, a w następnej linijce przeniesie go znowu z powrotem. Muszę sobie wczytać te x-y i y-ki, zamiast używać funkcji getY wewnątrz ifa. No bo w tym momencie niestety po przeniesieniu on wczytuje mi nowy. Jeżeli na samym początku sobie po prostu wczytam int, czyli integer, liczba całkowita x, powiedzmy rakiety, nazwiemy, no stosujmy może camel case, czyli x rakiety równa się get x, tak, oraz int y rakiety równa się get y. W tym momencie te wartości zostaną wczytane jeden raz na samym początku i późniejszy set location na nie nie wpływa. No i teraz tu mogę używać x rakiety. Troszkę zmian, ale to pomoże. Dobrze, w tą stronę lata, w tą stronę lata, góra, dół, lata, w tą stronę lata, super. No, w ten sposób odkryłem i usunąłem błąd i rakieta moja lata. No, lata troszeczkę za szybko mi się wydaje jednak, ale szybkość co reguluje? Szybkość reguluje tutaj w opcji move reguluje ta wartość. No więc jeszcze na zakończenie tego odcinka,
zmienię to, żeby można było tą szybkość sobie zwiększać i zmniejszać jakimś klawiszem i w ten sposób regulować prędkość rakiety. Czyli tu sobie dam prędkość rakiety. Ajajaj, chodź tu. Jakąś zmienną prędkość rakiety. Greenfoot już mi będzie podkreślał tę prędkość rakiety, ponieważ nie jest to nigdzie zadeklarowane. Jest to zmienna, którą wrzucę do samej góry wewnątrz funkcji, wewnątrz klasy, przepraszam, rakieta. Dlatego, że to ma się nie zmieniać przez kolejne przebiegi funkcji act. To ma być zwiększone lub zmniejszone, ale cały czas pamiętane w tym obiekcie rakieta. W związku z tym tutaj sobie dam oczywiście liczba całkowita int, prędkość rakiety, no i na starcie powiedzmy będzie to 5. Teraz moja rakieta będzie latała z prędkością 5, więc już wolniej niż poprzednio, gdzie miałem 10. No i chciałbym powiedzmy jakimiś klawiszami przyspieszać i zwalniać. Załóżmy, że klawisz A i S będą przyspieszały i zwalniały. A od accelerate przyspieszaj, a S od slow zwalniaj. No więc muszę dopisać obsługę tych klawiszy. Tu mam obsługę klawiszy prawo, lewo, góra, dół. Na dalszym etapie w ogóle wyrzucę tę obsługę klawiszy do innej funkcji. Na razie niech będzie w akt, żeby nie komplikować. Więc tutaj sobie oznaczę komentarz obsługa klawiszy. A tutaj sobie napiszę koniec obsługi klawiszy i w pewnym momencie przeniosę to do osobnej funkcji i będzie wtedy większy porządek. Na razie mamy dwa klawisze, no więc kopiuj, wklej. Dobrze, czyli A i S. Jeżeli mamy klawisz A, to ma przyspieszać, czyli prędko plus plus, a tu chcemy zmniejszać prędkość rakiety, czyli prędkość rakiety minus minus. Tak zapisane polecenia albo będą o 1 zwiększać plus plus, albo o 1 zmniejszać prędkość rakiety w momencie naciśnięcia tych klawiszy, a później przesunięcie zależy od prędkości rakiety, więc zwiększone lub zmniejszone będzie. Mała próba. Przestała mi działać obsługa klawiszy. Możliwe, że jest to jakiś błąd w Greenfoocie. Zamknę więc środowisko Greenfoot. Uruchomię je ponownie. Dobrze, klawisze działają, rakieta skręca. Ło! No tak, jeżeli ze slow dojdę na minus, no to rakieta leci w tył. Także no, osiągnąłem efekt, którego nie zamierzałem i który muszę dopiero obsługę jego zmienić. Także w ten sposób zrobiłem proste sterowanie rakietą i myślę, że to wystarczy na ten odcinek. W dalszym odcinku ciąg dalszy.